Hej kochani, tutaj jest nas Gita Goart. Pokażę Wam dzisiaj, jak w bardzo prosty sposób, nie mając zbyt wielu zdolności dziwiarskich, zrobić kocyk. Ostatnio w poprzednim tutorialu pokazywałam Wam też, jak zrobić kocyk za pomocą rąk, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kocyk za pomocą obręczy dziewiarskiej, tej podłużnej, największego rozmiaru, który znajdziecie w paczce. Możecie robić też na mniejszych, ale wtedy będziecie musieli zszywać kawałki. Jak widzicie, ta obręcz dziewiarska nie jest super ekstra ogromna, więc jeżeli chcecie zrobić duży koc, to prawdopodobnie też te kawałki będziecie musieli zszywać. Natomiast ja dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kocyk dla dziecka albo ewentualnie dla kociarzy i psiarzy, kocyk dla kotka, pieska, albo królika, albo każdego zwierzątka, które macie w domu. W tym celu przygotowałam sobie włóczkę Himalaya Delphin Baby. Ona jest taka bardzo fajna, mięciutka i taka miła w dotyku. A do tego przygotowałam Wam taką próbkę, jak będzie wyglądał kocyk. Celowo wybrałam ściek, który jest taki lekko ażurowy, ponieważ jak wszyscy wiemy, zbliża się wiosna i niech zbliży się jak najszybciej. Więc ten kocyk właśnie z takim ażurowym splotem będzie idealny na wiosenne spacerki albo po prostu na nieco chłodniejsze wieczory. To co? Jesteście gotowi? Jeżeli macie już Waszą obręcz i włóczkę Himalaya Baby albo jakąś inną, która Wam odpowiada. Tylko pamiętajcie, w przypadku obręczy dziewiarskich dobrze, żeby ta włóczka była nieco grubsza. Taka na szydełko około 6 albo 7 rozmiaru. Wszystko o włóczkach do obręczy dziewiarskiej powiedziała dla Was Ala i znajdziecie to na blogu Passartu. Ok, no to my tu gadu, a czas zaczynać. Biorę moją pierwszą w Himalaya Delphin Baby. Aha, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że pokażę Wam, jak zrobić kocyk, to pokażę Wam jeszcze, jak zmieniać kolor na obręcz dziewiarski. Więc to będzie takie dosyć fajne. A, nie zapomnijcie o tym, że jeżeli zaczynacie działać z obręczą dziewiarską, potrzebujecie też oczywiście szydełko dziewiarskie, które znajdziecie w paczce. No to okej, zaczynamy. Zaczynamy od zrobienia prostej pętelki, czyli zawijamy włóczkę na dwa palce, zakręcamy, mamy pętelkę, wkładamy do środka końcówkę i zaciągamy. I kiedy mamy taką pętelkę, dajemy sobie na pierwszą wypustkę, nie wiem jak to nazwać, na naszej obręczy i zaczynamy dzierganie. Dzierganie jest bardzo proste. Robimy takie zawijasy, ale nie co jeden, tylko co drugi pionek. I tak przez całą obręcz. Dobra, mamy. I teraz ściągamy ją w dół. Pamiętajcie, że ta włóczka Himalaya Delphin, ona jest taka dosyć delikatna, więc te wszystkie ruchy wykonujcie bardzo delikatnie. Kiedy już mamy ten ostatni pionek, to powtarzamy dokładnie w te same miejsca, dokładnie w ten sam sposób, w drugą stronę. I jak widzicie, tutaj ten jeden został pojedynczy. To jest bardzo istotne, żebyście nie próbowali tutaj na siłę zrobić podwójnego ściegu. Po prostu idziecie dokładnie tak, jak to podpowiada logika i zaplatacie w dokładnie taki sam sposób włóczkę. I ten ostatni również zawijamy. Mamy tutaj podwójny. I teraz, żeby było nam łatwiej pracować, to zawijamy tutaj z boku na pierwszy ten bolec taki, naszą włóczkę. I zaczynamy od tego pionka, który był jako pierwszy. Podważamy ten dolny i ściągamy go.
I tu tak samo, podważamy dolną włóczkę, ściągamy. Podważamy, ściągamy. No i słuchajcie, tak naprawdę to jest cała filozofia tego, co musicie zrobić. Robimy tak z jednej strony. Strasznie śmieszna jest ta włóczka, ona jest taka mięciutka. Tutaj już sobie możecie puścić, nic się Wam tutaj już nie rozwali. Ok, i teraz przechodzimy na drugą stronę. Ten pierwszy zostawiamy w spokoju, nie ruszamy go i zaczynamy od drugiego. Wydaje mi się, że praca na tej obręczy, tej podłużnej, a przynajmniej ten ściek, sorry, wypada mi wszystko z rąk, a przynajmniej ten ściek taki potrójny, ażurowy, on jest naprawdę prosty i delikatny, bo ta włóczka mogłaby się nie nadawać na okrągłą obręcz, ponieważ tam wszystko jest takie bardzo ciasne. Natomiast tutaj, przez to, że wybraliśmy taki właśnie wzór, ta włóczka jest idealna. Ok, dajemy znowu w dół. No i mamy już pierwszy ściek za sobą. Odwijamy włóczkę i lecimy dalej. Tutaj, z którego punktu nam wychodzi, zostawiamy. I tutaj, gdzie mamy ten ostatni, tym razem zawijamy. I znowu. Tu przytrzymujemy. I lecimy teraz od tej strony. Tu podważamy. Siup, siup. W gruncie rzeczy to jest naprawdę szybka praca. Bardzo relaksująca. Możecie sobie oglądać bez problemu serial i robić super ekstra kocyk. I znowu obracamy na drugą stronę. Tu, gdzie jest pojedynczy, zostawiamy i jedziemy tam, gdzie jest drugi. I słuchajcie, tak kontynuujemy, aż skończy nam się włóczka, albo aż będziemy chcieli zmienić kolor. Dlatego ja teraz dokończę sobie ten kolorek, który tutaj mam i wrócę do Was, żeby pokazać Wam, jak podmienić ten kolor. Dla Was to będzie 0,01 sekundy, a dla mnie prawdopodobnie trochę czasu i robienia. Do zobaczenia za chwilę. No i wróciłam. Nie zużyłam całej włóczki, niestety. Znaczy stety i niestety, bo stwierdziłam, że ona jest niesamowicie wydajna, a ja naprawdę chciałabym, żeby ten kocyk wyglądał dobrze i żeby jednocześnie miał dwa kolorki. W związku z czym przychodzę, żeby Wam pokazać, jak wygląda to, co do tej pory zrobiłam. Tą wielkość dziergałam przez około 2 godzinki, więc jest to trochę pracochłonne, ale efekt jest naprawdę wart tego czasu. I teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób dodać inny kolor włóczki, żebyśmy mogli właśnie stworzyć 2- albo 3-kolorowy kocyk. Przede wszystkim potrzebujemy włóczkę innego koloru. U mnie to jest dalej Himalaya Delphin Baby. Delphin Baby. I teraz tak. Tutaj, gdzie kończy nam się, tak byśmy zaczynali znowu, więc tutaj, gdzie kończy nam się nasza włóczka, będziemy dodawać nową pętelkę. Więc to, jak robimy pętelkę, to już Wam pokazałam, ale pokażę jeszcze raz. Zakładamy i robimy pętelkę. My potrzebujemy nieco mniejszą. Zakładamy. I teraz słuchajcie, to już jest połowa sukcesu, ale jeszcze nie cały. Odcinamy naszą włóczkę, ten drugi kolor. I musimy zawiązać na węzełek. Czyli zawiązujemy raz. I drugi raz.
I ten węzełek, on się nam schowa w naszej robótce. Natomiast to, co nam tutaj zostało, to sami będziemy musieli później za pomocą igły dziewiarskiej schować. No a teraz, jeżeli już mamy dowiązane, to robimy dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej, czyli zaplatamy. Tutaj nic się nie zmienia. Pracujemy cały czas tak, jak pracowaliśmy wcześniej. I w zależności od tego, jakiej wielkości chcemy mieć ten drugi kolor, no to tyle razy przerabiamy rząd. Natomiast kiedy chcemy zmienić znowu nasz kolorek, no to robimy dokładnie to samo. I ja teraz pójdę sobie dziergać dalej i później wrócę Wam pokazać, jak wykończyć pracę i zdjąć ją z obręczy dziewiarskiej. Czyli do zobaczenia znowu u Was za parę chwil, a u mnie za kolejne kilka godzin. No i ja już mam wielkość mojego kocyka wybraną. Wygląda on tak, z lewej i z prawej strony. Ta włóczka jest tak wydajna, że możecie spokojnie z czterech motków zrobić naprawdę duży koc. Ja tutaj zużyłam dokładnie tyle na tej wielkości kocyk. Jeżeli chcecie zrobić większy, to możecie zrobić dokładnie takiej samej wielkości i po prostu go tutaj doszyć. Natomiast dzisiaj, tak jak mówiłam, chciałam się skupić na takim małym kocyku, żeby Wam pokazać po prostu, jak go wykonać. I teraz pokażę Wam, jak go zdjąć z tej naszej obręczy, tak żeby się nie popruł. Tak, więc co musimy zrobić? Tutaj, gdzie kończy nam się włóczka, to zostawiamy na razie tą stronę. Przechodzimy do tej przeciwnej i zaczynamy od tego, że będziemy ściągać z pierwszego pionka włóczkę. Jak widzicie, jest to po przeciwnej stronie niż ten ostatni, w którym mamy włóczkę. To też jest istotne. Zaczynamy od tego tutaj, najbardziej wystającego. To jest zawsze dla mnie największy stres, żebym to dobrze zrobiła. Zakładamy. I bierzemy ten poniżej. I przekładamy. I teraz przekładamy go na najbliższy pionek z włóczką. I robimy dokładnie to samo. Czyli podważamy ten z dołu. I przekładamy go znowu na kolejny naprzeciwko. I teraz znowu podważamy, zdejmujemy i przekładamy. I w ten sposób mamy pewność, że kocyk nam się nie spruje i że będzie ładnie wykończony. Nie ściskajcie za mocno, bo wtedy będzie taki przyduszony. Po prostu tak delikatnie podważamy i przeciągamy. Teraz, kiedy jesteśmy już przy samym końcu, bierzemy ten ostatni
i przeciągamy. O, coś się tutaj poplątało, ale to nic do nic się nie dzieje. Dobra. I odcinamy ten nasz koniec. I musimy zrobić tutaj pętelkę. Kiedy zaciśniemy, no to mamy już przygotowane. Ja zawsze sobie na wszelki wypadek robię jeszcze drugą pętelkę. Na wszelki wypadek, jakby się jednak miało rozwiązać, chociaż nigdy się to nie zdarzyło. Ale mimo wszystko. Okej. Jest wykończony, nie pruje się. I tą końcówkę musicie mieć igłę dziewiarską, ja akurat jej nie wzięłam. Chociaż tu są takie duże sploty, że można spokojnie rękami schować tą resztkę włóczki. A potem ją odciąć. Te końcówki tutaj, które wystają dokładnie tak samo, chowamy za pomocą igły dziewiarskiej, po prostu w splot, przeplatając. No to już jest proste. Ok, mój kocyk jest tej wielkości, jest malutki, będzie idealny dla lakiego, chyba że przytyje, no to wtedy nie będzie idealny. Póki co myślę, że będzie idealny. Jeszcze tylko pokażę Wam dla porównania w zbliżeniu, jak wygląda taki kocyk przy rozciąganiu. Może na tej jaśniejszej stronie. Jest on, jak widzicie, naprawdę rozciągliwy. I co do samych splotów, no to widzicie, jakie są. Natomiast jest to bardzo mięciutka włóczka. Jeżeli użyjecie takiej twardszej włóczki, to te sploty będą bardziej widoczne, że one są takie ażurowe. Przy tej miękkiej włóczce tego aż tak nie widać. To jest dokładnie ten sam splot, a w takiej twardszej widać to lepiej. No ale my chcieliśmy mieć taki delikatny, mięciusi kocyk. Ta włóczka Himalaya Baby, ona jest naprawdę taka mega mięciutka, więc jest bardzo fajna. Ok, znowu się zagadałam. Będę się już żegnać. Jeżeli wykorzystacie nasz tutorial, nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem kurspasart. Przy okazji oczywiście subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmami. Zapraszam Was też do siebie na GitagoArt. Będzie mi bardzo miło, jeżeli nas odwiedzicie. I oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby odwiedzać blog Passartu, gdzie pojawiają się różne inne tutoriale, inspiracje, artykuły i różne inne fajne rzeczy. Ok, no to tyle ode mnie. Żegnam się z Wami kocykowo. Idę go testować na lakim, który właśnie się obudził i gdzieś mi tutaj łazi pod stołem. Życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do zobaczenia w następnym tutorialu. Pa, pa!